siemanko. Witamy Was w tym pięknym, słonecznym dniu. Jesteśmy w Hyde Parku. Mamy weekend halloweenowy. Generalnie mamy dzisiaj 28 października. Miało być pięknie, no ale nie jest pięknie. Jest pogoda jaka jest. Mieliśmy już bilety zakupione 2 miesiące wcześniej, więc nie było możliwości, żeby po prostu zrezygnować i nie przyjechać. Zdecydowaliśmy się i przyjechaliśmy, żeby ten sobotni, piękny dzień spędzić właśnie w Hyde Parku ze względu właśnie na okazję Halloween. Więc serdecznie Was zapraszam na dzisiejszy odcinek. Sprawdzimy, jak się Halloween tutaj prezentuje. Rok temu byliśmy w Movie Parku, czyli w innym bardzo popularnym, nowoczesnym parku rozrywki w Niemczech. No ale tym razem stwierdziliśmy, że przyjedziemy tutaj do Hyde Parku, ponieważ rok temu Hyde Park uzyskał pierwsze miejsce w klasie najbardziej ładnie ozdobionego parku ze względu na Halloween. Więc chcieliśmy to zobaczyć na własne oczy, bo byliśmy zachwyceni Movie Parkiem. No i mam nadzieję, że tym razem będziemy też zachwyceni innym parkiem rozrywki. Więc Was serdecznie zapraszam na dzisiejszy odcinek. Zaczynamy! Jak tu się dostaliśmy? Otóż macie możliwość tu się dostać na kilka sposobów, ale generalnie wszystkie są takie same. Hyde Park znajduje się pod Hamburgiem. To dość duży, spory kawałek, więc jeśli chcecie tutaj przyjechać z noclegiem, czyli na weekend, w piątek przyjechać na wieczór, mieć nocleg, całą sobotę tutaj spędzić i na przykład w niedzielę wyjechać, no to zatrzymajcie się w miejscowości Soltau. Soltau to jest chyba jedna z największych miejscowości, która jest oddalona 10 km od samego parku tutaj rozrywki. W tym właśnie miejscu się zatrzymaliśmy na nocleg, ale niestety myślałam, że to będzie bardzo, no nie to, że bardzo, no ale to jeden z tych większych takich miejscowości, miast po prostu, gdzie będzie tętnić życie, ale to jest tak naprawdę lekkie zadupie. Mamy hotel, więc mamy gdzie spać, gdzie się umyć, gdzie coś zjeść. I tak, Soltau, tam można dojechać pociągiem, tam pociąg dojeżdża RB38, którym również później dostaliśmy się do tutaj miejsca, gdzie ten Hyde Park się znajduje. I macie możliwość też autobusem 150. W tygodniu autobus 150 kursuje pod sam Hyde Park Resort. No ale fajnie, to będzie ten pokaz piratów później. No ale my zdecydowaliśmy się dzisiaj, że my pociągiem tutaj podjedziemy i później szliśmy 2 kilometry z buta, żeby dostać się tutaj do samego Hyde Parku. Więc jeśli planujecie właśnie taki weekend spędzić tutaj, gdzieś w tej okolicy, szukajcie miejscowości Soltau, szukajcie noclegów, no i takich właśnie transportów. No i oczywiście dla osób, które wygodnickich, możecie tutaj przyjechać samochodem ze swojej miejscowości, czy to w Niemczech, czy z Polski, no ale są organizowane różne wyjazdy, jakieś tam busem. No ale no, my jednak woleliśmy stwierdzić, że przyjedziemy tu sobie tak na spokojnie. No pogoda nie dopisuje, no ale nie, no, nie mamy wyboru. Więc teraz szukamy jakichś fajnych atrakcji na początek, póki na razie przestało padać. I mam nadzieję, że jako tako ten odcinek będzie wyglądał, że będzie fajna pamiątka z tego miejsca. Ja muszę zobaczyć, jak to wygląda, bo ja nie chcę być całym. No to chodź. O, popatrz, jedzie w dół. Czyli tam idziemy z przodu zobaczyć, tak? Oha, ale jazda. O matko. Jeszcze się zatrzyma. Jeszcze się zatrzymało. O matko. Nie krzyczą w ogóle. W ogóle nie krzyczą. Chcieliśmy pójść na monorail, ale tam wylukało, że trzeba jednak na kolejkę. Ale paska. Zobaczymy, jak to wygląda. Masakra, co? Czyli to tak trochę musznie tą wodą. Chcemy się namówić na tą kolejkę. Na razie sprawdzamy, jak to wygląda, bo to jest takie muśnięcie wodą, jak się zjeżdża. I jest na razie 0 minut oczekiwania na kolejkę, więc zobaczcie. 9 osób? Albo 12. Zatrzymanie? Więcej. 15. Nie, 18.
Masakra. Pierwszym nie chcę. Dlaczego? Zdaje mi... O Jezu! Ej, mega! Idziemy? Idziemy? Idziemy na to, idziemy! Ja, ale to jest super! Jeszcze ta muzyka! Fajnie było. Miało być gorzej, ale nie. Jest okej. Okay. My już zakupiliśmy wcześniej na internecie, bo ja generalnie już jesteśmy przygotowani wcześniej. Kupiłam wszystkie bilety wejściowe na ten, wiadomo, na Hyde Park. Później bilety na Domy Grozy, bo są trzy. Tylko trzy. Szkoda, bo w tamtym roku jak my byliśmy... W tamtym roku jak my byliśmy w... To break free! Jak byliśmy na tym roku w tym movie parku, to było więcej, chyba z 7 czy 6, a było generalnie chyba 9, więc w tym roku mamy 3. Plus do tego kupiłam jeszcze bilet właśnie na zdjęcia. I myślałam, że te zdjęcie będzie jakieś drukowane albo do ręki, a tu okazuje się, że jest po prostu taka jedna sztuka zdjęcia, która idzie nam do pobrania po takim kodzie, trzeba zeskanować. Więc kilka tam jakichś ujęć będziemy mieć, pamiątkowych z takich właśnie atrakcji. Bardzo już mnie boli od krzyczenia. Więc polecamy wam. Jest ona tak naprawdę, ta atrakcja, tuż po wejściu do samego parku, jest z tych takich grubszych. A teraz będziemy podążać, co nam się spodoba, to pójdziemy. Kamil musi w nagrodę dostać jakiegoś słodkiego naleśnika, ponieważ się bał pójść na tą atrakcję. Ale udało mi się go po prostu na to zmusić, więc wszystko okej jest, tak jak wiecie. Chcemy zobaczyć, jak to wygląda pięknie, żebyście też mieli tutaj porównanie. Ale że to jest atrakcja wodna, atrakcje wodne takie już pozamykane, już do 17. Więc jesteśmy tu, żeby wam ponagrywać, jak to wygląda. Wow! Już można? Okej. Wszystkie ryby wypadły. Hi. Come on! Chcieliśmy na to iść, ale tutaj jest od 17.45, taki halloweenowy specjal od 12 roku życia, a teraz jest od 6 roku życia. Kamil ma nieco więcej niż 6 lat, więc nie jedziemy. Myślisz, że to są te strachy? Więc nagroda była, zjedliśmy tutaj naleśniczka z kawą. Za 7 euro była kawa. Naleśniczek sobie wzięliśmy z orzechowym kremem. A teraz idziemy na monorail. Gdzieś tutaj jest właśnie niedaleko, przy tej całej atrakcji, od której dzisiaj zaczęliśmy nasze zwiedzanie Hyde Parku. A teraz idziemy przez taki market, plac, gdzie są różne takie stragany, stoiska, gdzie możecie sobie kupić różne pierdoły z okazji właśnie Halloween. Jakieś wisiorki, maski i nie tylko. Fajnie to wyglądało, bo już wcześniej o tym gdzieś tam widziałam zdjęcia, czytałam na internecie, że warto tutaj przyjść zobaczyć, no ale w taką pogodę to nic tutaj fajnie niestety nie wygląda. Teraz ruszamy i szukamy monorail. Super, ale super, jesteśmy w monorail. Że pójdziemy na tą atrakcję, ten monorail. Wiadomo, że to jest taka pierdoła, za przeproszeniem, ale lepiej sobie z góry teraz popatrzeć, jak to wygląda cały park, na co możemy pójść. Zdecydowanie przeważa to ilość różnych właśnie przejażdżek, kolejek, tych rollercoasterów, więc o tyle fajnie to mi się podoba, no ale wiadomo, lepiej to się wszystko prezentuje i lepiej człowiek ma ochotę na to wszystko iść, kiedy jest ładna, słoneczna pogoda. Nie po prostu w taką lipę, jaką jest dzisiaj. I mamy właśnie już przed sobą, patrzcie, Colossus. Cool.
które właśnie się został zasłonięte przez budynek. Więc na to na pewno pójdziemy. Fajne, to jest właśnie oświetlone. No ładnie to jest. Na to też idziemy. Masz cieplej. No. O, maskotce. Co? Kiedy ci ta maskotka? Fajny słodziak. Ile kosztuje? Nie wiem. 33. No. Ej, fajny. Robisty. Takiego bym mogła mieć. Nie? Zobacz. No jak nie? 50 euro. To jest dla dzieci. O! To jest dla dzieci. Tu jest dla dorosłych. Tak to wygląda. A teraz zobaczyli, sobie... ile ludzi poszło. No tak, zobaczyli, że my się bawimy fajnie. A tamten cały czas siedzi na tej kolejce. Teraz ten smok powinien być, tak? Chodź. Już jest? Nie wiem. O 14 miało być. A tu. Masz pana po prostu. Hej. Halo. Powiem wam szczerze, że jakoś super halloweenowego tutaj wystrój na razie nie ma. Nie wiem, może to się zmieni później. Będzie nieco ciemniej i pojawią się oświetlenia i tak dalej. Ale ja jeszcze tego tak za bardzo nie czuję, takiej atmosfery. Tam jakieś pojedyncze osoby z strachy przechodziły i tak dalej, ale w Movie Parku lepiej to wyglądało. Teraz idziemy na Desert Race, bo jest tylko 25 minut oczekiwania. Wszystkie pozostałe, typu Colossus i tak dalej, mają po 60 minut, więc zobaczymy. Może, chodź na chwilkę, później coś się zmieni. A tu takie dwie panie damy tutaj za nas zobaczyłam. Więc na razie takie atrakcje możemy zobaczyć. Przerażający. Powiedziała nieoświetlony później. Co? To idziemy na to. Ale to za pierdziucha. Więc tu idziemy na to i zaczęło padać. Super. I co? Mamy? Jesteśmy już po, jak widzicie. Ale to szybko śmiga. My byliśmy na takim czymś. Znaczy wiadomo, że to było wiele większe, ale tutaj jest taka miniaturka. W Disneylandzie, w Kalifornii, gdzie było i nie ma mocni, tak? No i w Dubaju na Velociraptor. I to było takie 1, 2, 3 i tak szybko leci. Pff. A teraz to było takie znienacka, więc spoko. Ale chcieliśmy wziąć
Kamila GoPro na rękę, mamy takie zapięcia specjalne, ale no niestety tego zauważył i powiedział, że nie, więc lipa, trochę z tego wyszła. Teraz idziemy na Kolususa. No. Subcia, w końcu. Idziemy na Kolususa. Sagra, ile można tak jechać do nieba? Gdzie ja jestem? Co zrobiłeś? Bierzemy. Maskotka Kolususa? Spodnie Kolususa? Pan z Kolususa? Bo. Czapki. Czapki też z Kolususa? Ale nikt nie będzie wiedział za granicą, co to jest. Czapka Kolusus. Chciała z rollercoasterem takim na miłego. No jakby był rollercoaster, to by było super. Nie wiadomo, co jest Kolusus dla osób te z zagranicy. Skąd oni mogą wiedzieć? My tylko w Niemczech takie rzeczy by widzą. O, jakby były coś takie, o, takie te. Jak fajne. 17 euro. Jakby był taki obrazek, są na puzzlach. Takie coś na przykład na jakichś koszulkach, to pewnie, żebym wzięła. Takie bzdury. Magnezy? Czy chcesz taką buteleczkę do pracy? Tak, czy też? Wiesz sobie. Czy misio? Z Kolususa. Misio z Kolususa. Czy poduchę wielką? Kościół z Kolususa. €15. Jeszcze to? Czy? To. To jest lepsze. Jakby była taka bluza, to spoko by było. Czy takie jeszcze? To też jest fajne. Ale tamto mi się w ogóle kojarzy z filmem o szukaniu znaczenia, to z tymi. To? No, fajne jest. To bierzemy? No. Jesteśmy już po tym polu sosie. Powiem wam, że spoko, ale najgorsze jest ten zjazd pierwszy. Pierwsze trzy, tak? Ale ten pierwszy dla mnie był taki, że najbardziej było tak dalej, wiesz, masakra. Ale fajnie było. Mamy to już zaliczane, odhaczone w życiu. Moi rodzice kiedyś tutaj byli, dawno temu, więc teraz i ja byłam. Będziemy byli na tym drewnianym ostatnim rzeczem. No, na w tym, w Movie Parku. W Movie Parku jest taki, się nazywa rollercoaster. Znaczy kolejka górska, on nam bandyta i on jest identyczny, tylko że jest mniejszą wersją tego właśnie Kolususa. Więc dalej zwiedzamy nasz park rozrywki. Idziemy teraz na Ghostbusters. Padało, przestało padać. Myślałam, że przyjdzie trzech panów do tego autka, gdzie było to spotkanie, ale się okazało, że to jeden pan przyszedł i tam zrobiliśmy sobie, czy zrobiliśmy, Kamil nie chciał, bo Kamil zrobił małą relację. Ja zrobiłam sobie zdjątko z panem. Idziemy na atrakcję 5D, polega ona na tym, że wchodzicie w takie wagoniki i strzelacie prawdopodobnie do duchów, bo przecież jak sama nazwa wskazuje, więc pewnie do duchów będziemy strzelać.
zbieracie punkty, no i oczywiście też jest możliwość zdjęcia, więc te zdjęcia sobie znowu pobierzemy. Jeśli nie wiecie, jak to zrobić, ponieważ byście chcieli, ale na przykład nie kupiliście wcześniej, no to pamiętajcie, żeby wejść na stronę internetową Hyde Parku i sobie zamówić za 24 euro pakiet zdjęć w każdym z miejsc, w którym są te zdjęcia robione. Później sobie generujecie i macie PDF na telefonie, czy po prostu jako JPG, tam zdjęcie, czy PNG, więc to jest waszą pamiątką. No chyba, że na miejscu też jest możliwość kupienia, ale to już jest po prostu taka kwota, że chyba tam było najmniej 12 euro chyba za sztukę, jeśli chcecie takie drukowane. A chyba też na miejscu, jeśli się nie zdecydujecie wcześniej, też można kupić to za 24 euro, więc to też nie jest stracona opcja. Więc pamiętajcie, że jest coś takiego, więc nie wrócicie bez niczego. W środku nie można było do tej pory nigdzie nagrywać, tam gdzie byliśmy. Tutaj prawdopodobnie też nie będzie, tutaj będziemy mieć zakładane okulary, jak nazwa wskazuje 5D, więc będą okulary, jeszcze strzelanie i w ogóle wszystko będzie się ruszać, będzie wyświetlane. Więc coś fajnego. Mi to bardzo przypomina atrakcję Toy Story, którą mieliśmy w Disneylandzie. Więc gdzieś tam też możecie znaleźć takie nasze vlogi, nasze pamiątkowe vlogi z tych wyjazdów, więc idziemy teraz. Kiedy znajdziecie? Więc teraz idziemy na Ghostbusters. Powiem wam szczerze, że jesteśmy rozczarowani, ponieważ wiadomo, że to i tak czy siak nie zastąpi najlepszego na świecie parku rozrywki, którym jest Universal Studios w czasie trwania Halloween, w którym będziemy za rok. Ale chodzi mi o to, że dobra, tutaj są parki rozrywki. W Movie Parku już jest na tyle dobrze to zorganizowane, że to świetnie zrobili jako paradę Halloween, gdzie mieliśmy możliwość zobaczyć właśnie rok temu. A teraz, będąc w Hyde Parku, który naprawdę został okrzyknięty, że super dekoracje, tych dekoracji jakoś super dużo nie ma. I no, nie powiedziałabym, że mogło to wygrać i na łeb i głowę przebić Movie Park, ale tutaj nawet nie ma tych osób takich poprzybieranych, żeby czuć ten Halloween klimat, cokolwiek. I oczywiście są jakieś tam dynie i takie swoje miejsce. Są takie jakieś tam dynie, widzicie, takie o. Pierduszki, zobaczymy, ale tak naprawdę nie jest jakoś super wow. Spotkaliśmy do tej pory trzy postacie. Trzy idą jakieś. Teraz wow, mi akurat natrafiliśmy tutaj pana, który sobie przyjeżdża. Być może jest to spowodowane deszczem i pogodą do dół. Dlatego wcześniej nic nie było widać. Jeszcze będziemy tutaj dzisiaj do godziny 21.30. Więc zobaczymy, może jeszcze coś tutaj nadrobią tym wszystkim. Ale jakoś nie widzę tego Halloween stylu na razie, jakoś super bardzo. Bardzo tak, no wiecie, malutko tego jest. Popatrzymy. Może uda nam się tam ponagrywać jakieś fajne właśnie dekoracje, abstrakcje czy jakieś inne rzeczy. Teraz staramy się uderzyć na ostatni roller coaster z dzisiejszego dnia dla nas, mimo tego, że jakoś super dużo nie mieliśmy dzisiaj atrakcji tutaj do zobaczenia, spowodowane pogodą. Myślałam, że będzie mniej osób
No i kolejki, czas najmniej tutaj do oczekiwania na taką, no właśnie, roller coaster za 40 minut. Teraz jest 20. Na przykład już jest godzina późna, bo już mamy przed 18. W sumie czy już po 18, no po 18. I czas oczekiwania się tutaj zmniejsza do 20 minut. Ale tak w ciągu dnia też tak najmniej 40-45 do 60 minut, najdłużej było do Colossus. Więc teraz idziemy na jedną z tutaj przejażdżek. Jest to taka lajtowa przejażdżka. Familijna. Familijna.